Panie marszałku, panie rzeczniku, panie, panowie senatorowie. Jest rzeczą symboliczną, że wniosek o przejście do trzeciego czytania, czyli jak najszybsze zrealizowanie wniosków Polonii, zgłosił ten senator, który problematykę Polonii zna najlepiej jako były ambasador. I myślę, że niech ten symbol nam towarzyszy w toku dalszych prac, bo chciałbym państwa poinformować, że po raz kolejny, pokazując tą otwartość ze strony demokratycznej większości senackiej, po konsultacjach z Biurem Legislacyjnym, które od strony formalnej stwierdziło tożsamość poprawki zgłoszonej przez grupę senatorów i pana senatora Czerwińskiego, różnica w praktyce tak naprawdę polegała tylko na różnicy między 48 a 72 godzinami. Chciałem państwa poinformować, że ta sama grupa senatorów zgłosiła już poprawkę do wcześniej zgłoszonego wniosku i wprowadziła propozycję taką, jak przedstawił senator Prawa i Sprawiedliwości. 72 godzin. Tutaj jesteśmy w stanie na najdalej idącą chęć współpracy w celu realizacji uzasadnionych interesów Polek i Polaków, którzy mają prawo nie tylko do wrzucenia urny do głosu, do karty do głosowania do urny, ale mają prawo, żeby ich głosy były policzone i dlatego po raz kolejny pokazujemy tutaj chęć współpracy ponad podziałami politycznymi po to, żeby ta ustawa była przyjęta zarówno w Senacie, jak i w Sejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.